zobaczył to też. Na czwórce, jakbyś zobaczył te smart money, to też tu doszło na dole dokładnie do tego, nie? No, ja liczę teraz, że spadki będą. Nie wiem, tą piętnastkę jeszcze nie tu. Zobaczymy, co następna piętnastka zrobi. Bo teraz tak się buja, nie? Tu mi się, no właśnie, tuś. Dlatego ja mówię, że pójdzie do góry tutaj. Jeszcze nawet tu luka się zrobiła. No tam luka jest, widzisz. I się dolar. Fajnie, doszło do strefy. Wezmę sobie tą piętnastkę, zobaczę. No jest powyżej piętnastka. Jak FIBO zobaczy, bo ja tak myślę, że on tu jeszcze pójdzie, wybije te górne stop lossy tak krótko, nie? Tak za... I zjazd w dół będzie. Czy to jest, czy tutaj w górę, nie? Bo to jest. Tak, tak, tu, no, tak, tak. No a tu, a zobacz tu FIBO z tego ostatniego impulsu. No to jeszcze troszkę Ciągle. tutaj. Nie wiadomo, czy to już odbije, czy... Ja tak myślę właśnie, że tak jak tam, na tym dolarze, że tu wiesz, te stablosy może jeszcze tu wybić. Jak ktoś tam może na break-even już dał albo coś, wiesz jak. Bo oni tak lubią, nie? I... No i zawrotka powinna. A dzisiaj nawet w pewnym momencie miałem te, co podałem, było 20% konta, nie miałem. Ale mówię, dycha i zamykamy tam. Wyszło chyba 17. Licząc te wczorajsze, bo tam zamknąłem 50 dolarów na plus. No ale tak, ktoś tam się pytał, żeby mieć 3 minusy też. No wszystko zamykamy, jak jest tyle. No tak. 10% konta w jeden dzień to jest. Kurwa, to ludzie są zadowoleni, jak 2% robią. No już chyba nie będzie przebijał, co? No ja właśnie ten i na te 50 tu się zaczęło. No chyba tak. Dobra, przejdę na euro, a tu jest euro. Mi się ta 15 skończy, nie? Zobaczymy. 4 To, minuty. aha, jeszcze jest ten, no jeszcze są 4 minuty, tak. 4 minuty jeszcze. No No pięknie naprawdę, tu jest, to no jest. 7,9, no pięknie. Jak nie przybije mi tu tego, ta jeszcze ile tu zostało? 4 minuty. 3. Tu mi tego nie przybije. Nie będę wchodził. Na sela, nie? Czyli na dolar, no mocnie dolara, nie? Tak, Tak? tak. No. No. O. No chyba, że pójdzie do góry, no to trzeba zmienić po prostu, nie? Właśnie, ja tak wiesz, ja nie robię dużego stop lossa, nie? A jak wybije mnie, to chcę zawrócić, nie? Ale jak jestem pewny, że pójdzie na dół, to gonię ją, nie? Znaczy gonię. Szukam następnej okazji, nie? A kiedy to było? To jest środa. Poniedziałek, no co mieliśmy te, co trzeba strata, to poniedziałek to było ładnie na plusie, było 20% konta. I kurde, to mi dało do myślenia. A w nocy, bo to był poniedziałek, wszyscy poszli po południu zaczął Stany już zmieniać trend. Aha. I wiesz, i nocy ten, nie? Azja już poszła za nimi i zmieniło i się na ładnym 20% w plusie zamienił się na 30 w minusie, nie? O ja dziękuję. No i Jak do to się myślenia i mówię, wyjdzie? i weź się to o 9? 11:30 było koniec. I wtedy No. też w poniedziałek by był plus. Ładny we wtorek był też plus, przecież do 11. Dzisiaj plus. Po prostu wejścia ta o 9, o 11 zamykasz, masz dzień wolny i koniec. Nawet jakby było tam, nie wiem, 3%, 5% konta. No jasne. Bo tak te pipce liczyć to jest. No i zobacz, dobra, została minutka.
No. Czy tam zostało? 2 minuty. Niecały, no. No nie to. A ja sobie papiery załatwiam, wiesz, na grupę inwalidzką. No ale to w Tarczach, tak? Nie, tu, w Polsce. Bo ja prawdopodobnie będę w ten. Właśnie tam w Czechach, nie? Pracował, a tak. W sumie nie wiem, po co robię tą grupę. Tak, dostałem papiery. Wszystko załatwiłem od neurologa, wiesz, na renty, bo mi się 30 czerwca kończy renta, ale wszystko załatwiłem, nie? Aha, to kończy ci się teraz. No. Wszystko mi wypisało elegancko. Już mam to. Tą grupę sobie zrobię, aż nie wiesz. Może się przyda, może nie, ale będę miał. A to nic No nie ale, kosztuje mnie. dali ci zdolność do pracy? Nie. Nie, zostałem. No. No to pasuje przecież, nie? No, pasuje. Czekam telefon. No i tak. Sorry, a telefon miałem. Jeszcze sobie minutkę poczekamy. No, zobaczymy. Zobaczymy. Bo tu może dojść na. Ja bym chciał z tej strefy zaatakować, żeby tam doszło może. Ale nie, to jest na selda, no tutaj. Ile to jest, kurde, ile był 100 plus? 25, to nie jest dobre. Dobra, wjeżdżamy w to. No. Ja bym tu nie dawał dużego stoplosa. Już. I mam jeszcze jedną parę na oku. No to zobaczymy. Okej, poszło. Piszę jeszcze. Dobra. Jakie masz wejście? Ja mam. Ja się wszedłem, bo ja widziałem, że tam taka luka była, wiesz, jak i patrzę, teraz zawróciło, nie? 458. Ja poczekam jeszcze, jak zawróci. Jeszcze nie wiesz, ja się nie wszedłem. No, tam jest luka, na tym widziałem. 468. Jest to stosy malutki, 20 pipsów, ale... Pewnie zobaczę, gdzie to może. No i może będzie korekta do 50. Zobaczymy, no. No tak lubi sobie właśnie jak po otwarciu, to on tam właśnie idzie coś tam zamykać i nawet, a może nawet do wczoraj też tak było, jak się nie mylę. Często Tak się, tak jest, pewnie, że jeszcze jedno to świeczy. wczoraj tak się głupio bujał trochę tak. Dobra, to przejdę tutaj na ten. Mamy to. To w piątek robimy ten, rezerwację tego mieszkania, wiesz? A? No, już będzie z kurki. 1 08 69. O, jeszcze do góry idziemy. Dobrze? Chyba się No, uda. teraz 50. Nie wiem, bo ja to umiem na wykresie pociągać u ciebie. Aha, czy to tak może? A weź ten cały impuls. Bo ty zrobiłeś ten fibo tutaj z tego, nie impulsu, a weź z całego? Całkiem z góry? Całego?
Nie, całkiem z góry, rozumiesz? No stamtąd, ja stamtąd właśnie FIBO wziąłem, ale no to teraz do 50 doszło, nie? No ale tam już nawet, no nie, nie było, teraz dopiero doszło z tego impulsu, nie? No zobaczymy, no teraz widzisz, schodzi, może już zacznie schodzić. Panie, też jest tu RSI pokazane, że już weszło pod, nie? A sygnałowa weszła pod RSI, nie? 1,079. 1,79. Oni tam pójdą, mi się zdaje, tak aż te stablosy tam powybijać. Odszedł ten Mariusz, odszedł z grupy, bo mało czasu mam, a jak on ma czas, to nie ma sygnału. Coś takiego, kurde, mówię. A bo on gdzieś na drugim końcu świata mieszka, nie? No i. No co, ja widzę, że on cały czas siedzi. On mi tu wysyła, to on cały czas siedzi na giełdzie. Bo mi tu jakieś gazy, że, o, No, gaz coś pójdzie tam. do góry, no, ja mówię, kuźwa. Jakieś ropy, jakieś. No. To tu cholerę mi to, nie? A to kiedyś tak każdy tak robił, że myślał, że im będzie dłużej siedział na rynku, tym Tak. więcej zarobi, nie? No, A to jest odwrotnie. to jest odwrotnie właśnie, no. Już po ile No. godzin ja siedziałem kiedyś, ja pierniczyłem. Pięknie teraz, no, nie ma siły. Jeszcze tu No, brakuje. Dzisiaj jest czwartek, nie? dzisiaj jest czwartek, tak. Nie, środa. Jutro czwartek. A nie, Jutro będą zmiany. tak, środa. A dzisiaj jeszcze jakieś wiadomości o 16:30 będą, nie? Na No właśnie, dolarze, ty tak? włączyłeś. Ropa jest? I się Tak, wysyła? ropa jeszcze coś, nie? A nic tu nie widzę. A nie, to ropa tylko. A wcześniej było coś, nie? Tu, no. Okej, dobra, i jak co dać? No, tu jest. Tutaj mamy to. A ja tu oglądałem franka chyba do jena. O. No, to wybiło. Tu mi się fajnie ten, tu mi zeszło godziny i jest trend, idzie wszystko do góry. Ja to myślę, że baja, wiesz? No, ale czy to już? Ja tego nie wiem. No właśnie, Jest fajny a dyrektor. stoplos by był, bo byś musiał dać aż pod te dołki ostatnie, nie? Nie, ja będę tu. A tu, no to też Ale. będzie ile? 30, 40? O kurde, nie, to jest. Ile? Ducha wyżu. Sto Z ile? 15. O, tak się przygląda i. Nie wiem, czy to nie będzie, bo tam jest dywergencja, zobacz jaka. I czy to nie będzie już, ale nie, bo to jest 15, to raczej nie powinno być za wódki. Ale może niżej zejść, nie? Może, może. Jak FIBO sobie weźmiesz, to tam doszedł do 21, co? To zależy właśnie, skąd weźmiesz, nie? Biorę ten impuls. To byś ten wziął, to jest 50. Jeden. To mi za daleko zaszło. Tak Właśnie właśnie to jest te. ta dywergencja jest, nie? No właśnie, no straszna dywergencja jest, no. I wiesz, on Chociaż może zobacz, nawet aż dojść.
Tu też pokazało dywergencję i wyjebało do góry. No, ale on, no, tylko że ja mówię, jak wiesz, teraz może schodzić to aż do początku, jak się dywergencja zaczęła, nie? Aż tam do tego właśnie niżej nawet. Bo ten ruch spadkowy był podobny do tego już praktycznie. Jak po 60 pipsów. Tu 200 to jest większe. No wygląda podobnie. Dobra, jest. Faktycznie puszczę euro. To samo to. O, tej profi tu byśmy mieli. 53. Eurofund. Tutaj. Teraz zrobić znajdę. No, zobacz, jak tu doszło. A gdzie jest kurde RSI? A co to jest Eurofund? Mhm. No może będzie się euro osłabi teraz. To jest korekta. No impuls korekta. Prawie do 79 do strefy doszło. No to do strefy doszło, nie? Bo jak sobie zobaczysz, No doszło, doszło. to tam jest strefa, nie? No nie ma siły iść do góry, bo nawet po RSI widać, jak to się wlecze. No, tam będą spadki. Ja sobie w to wejdę tak skromnie. Ja też daję, dobra, no. Ale tak skromnie wchodzę. Ten. To było euro GBP. No to na dzisiaj wystarczy. Dwa. No, mi też. No właśnie, gdzie tam jest godziny? A zobacz, to jest 4 godziny. Jak to w ogóle wygląda? Gdzie tam się można O, spodziewać? dolar na plusie już, nie? Tak, delikatnie na plusie, no. 4 godzin to wygląda tak. No też jest, widzisz? No. No tu 4 godziny Tu, chyba. no. Praktycznie to samo, co. No może by, bo 21 doszło, co? No. Dobra, wchodzimy. Ja mam wejście Na 7. 925. Ale tu kurwa spready są, nie? No na funcie tak, no. Ale nie, czekaj, jak mi to zrobiło tu kurwa? 900. Gdzie on mi to otworzył, ej? Ja pierniczę. Tak nisko to otworzył? Spokojnie, 25 oddaję. Stop loss? No, Czekaj. to głos, a to sobie wezmę. Nie wiem, 50 chyba było. Aha, 20 stop loss, dobra. A ty jakie wejście miałeś? Bo ja miałem takie jakieś dziwne wejście. Ty. Ja miałem 925 końcówka. Ja mam 919. Może niżej trochę. Dobra. Tu zostało na 50. Okej, okay, to ja bym dał profit przynajmniej. Ale tu poniżej. Czekaj, tu już odbijało.
To jest euro. Nie? Euro 0,88 no. 0,85 Co mówisz? ich profil mówi sam do siebie. Aha. 0,87 405 0,87 405 dobrze? Dobra. Okay. Dobra, i wchodzimy tutaj. Euro, GBP. To już... Nie, dla mnie to już tu. Jak ty tam masz tej proszę kupisz? 0,87 405. Oś 087? No. Nie, to mało. Mało. No zobacz sobie to z dniówki. Zaraz zobaczę. Aha, ale nie, to z dniówki to on może sobie tu tylko iść do... Popatrz jaki tu jest ten. Znaczy nie, tu... 8,125, okej. Czekaj no. Bo tu jest tak. Czekaj, no, poszło tu. No i teraz zrobiliście. Kurwa, to coś tam pójdzie aż tutaj. Tu masz strefę zrobioną. O, jedna strefa. Ja to mam telefon. No.
Masz wszystko wpisane? Tak. Ja mam. Excellent. Ja się dopiero wpisuję, wiesz? Sześć, dziewięć, siedem, dziewięć, trzydzieści. Okej. To ty mówiłeś, że co ty widziałeś tam? No jak z dniowego byś zobaczył sobie ten EuroGBP? EuroGBP z nowego. No zobacz, jest taka konsola jest, nie? I teraz jak pójdzie w dół, to on może iść aż tutaj przetestować tutaj dół. Patrz, kiedy tam ta cena była. Tak, ono może być tu, na No rejonu. mówię właśnie. Patrz, tu się razy odbijało, nie? No. W końcu może wejść i... Się I się... skrobi na dół, pomału, pomału. No to jest... Jeżeli pójdzie na dół, Pójdzie nie, nie tam. jest to... Mi się też wydaje, że ten... Jestem dobrej myśli. Tu doszło do tej strefy, odbiło. Tu wiesz. Patrzymy. Dobra, zrobiliśmy funta do dolara. Funt do dolara. Dobra, ale te, ja bym to zwolał na moim, bo ja, ten twój to mi tam wiesz, ucieka i ten. Jak moim? No na moim ekranie. Aha, dobra, no to dawaj, dawaj. Funt do czego? Dolara. Nie. Aha. Dobra. Ale czekaj, ale to byś mi musiał... No Byś już mi musiał tak, dać... to już możesz tam. Aha. Dobra. Widzisz teraz, nie? Tak, widzę, widzę, no. Ja, bo u mnie to wiesz, trochę jest takie zaświecone wszystko. No, widzę wszystko, widzę. Czekajcie, bo tu u mnie Co tam masz? Ty masz to żółte. Co to jest? to. No to jest to, co żeśmy wtedy używali z tym. Aha, ta trzecia, Z dobra. Mariuszem. No ja mam, no ja mam włączoną ją, okej, już wiem sobie. No. Co to jest? To jest nie ma siły. Czekaj, kurwa, co tu jest? Tu jest. A czerwona to jest dwusetka? Ta czerwona dwusetka, no. To jest to samo ustawienie, co żeśmy mieli jak z Mariuszem, No, żeśmy no, robili. no.
To jest ta dwunastka chyba, nie? 22, 44? 21 tam było. Czy 21, no. Czekaj tu. 12, 12. 22, 44, aha, no. No i 200, nie? A to jest ta z Bollingera, ta siwa, nie? No. Środek Bollingera, nie? No. I powiem ci, że... A ja mało patrzę na te M-y, nie? Ja bardziej tutaj na tym, na RSI, nie? No, mi tam starczy ta 44, ale. No, no. I patrz, tutaj widzisz teraz, patrz, dywergencja się robi, nie? No. Tu była, na dniówce. Prosto prawie, nie? Ale jak zwiesz, zobaczysz, bo to dużo nie pójdzie, bo tu widzisz, patrz, tu jest bardziej wzrostowy wygląda, nie? Nie, czekaj. Znaczy, na zmianę trendu to wygląda, nie? Bo tu tą strukturę przebiło, tu już nie ma siły, on tu może tylko robić taką sobie, wiesz, korektę, nie? Punkt jest teraz silny chyba. No ale dolar mocniejszy jest, nie? Jak dolar jest silny, to on na wszystkich parach ze sobą ciągnie wszystko, nie? Jedynie może Kanadyjczyk coś tam może inaczej chodzić, ale... No, Kanadyjczyk to i co widzisz tam? 1,9 tam jest. Ja widzę, że tylko będzie korekta w dół, nie? Ale tylko korekta. Tak ja widzę, ale może być, że pociągnie aż tu, nie? Czekaj, tu zrobimy strefę. Tu będzie się. Jakoś tak może. Bo tu chętnie by te stoplosy zabrał, nie? Jak już tu Wiesz, ja pójdzie, bym to to... wziął ten impuls, jak będzie korekta i no przy tych 50 tam bym patrzył, co się dzieje. Tutaj, nie? No. Tu myślisz? No. No tak. No też może podnosić. Bo ja mówię właśnie, że wiesz, oni tak lubią, nie? Oni wiesz, jak tu, że niby już pójdą do góry, bo tam, na mniejszych zatrzymach też to widzą. Tu ludzie się już pakują, a oni tu schodzą właśnie i stoplosy wybijają, nie? Pokaż tam, pokaż 4 godziny. No my dzisiaj mieliśmy rano mieliśmy na tylko baja chyba, no. To poszedł ładny baj do góry, nie? Tutaj ta. No. Od 11. Ta rano to była tu. Chyba, nie wiem, czy to mieliśmy zaraz sprawdzę. Nie wiem, czy tam euro, fund do euro był. Nie, bo ja tam. Nie, mieliśmy baj, ładnie poszedł. No widzisz. 2,60, 23, 267, 20. No. No to masz dniowy, nie? 4 godziny też. To są 4 godziny. 4 godziny, okej. Teraz jest godzinowa. No tak się buja jeszcze. Nie? Na 15 to konsola na pewno. No tak. No, tu siedzi na tej dwutaczce, nie? No ale. Ale tu widzisz na RSI?
RSA jest poniżej chyba 50. No. Już strefę przebiło, a tu nie doszło ani, nie? A, może doszło. Te żółte zasłania. Doszło. O, przebiło. Ale tu też przebiło. Nie? Masz 15 minut. O, to nowa 15 mi idzie. Liczy za korekty. Dobra, to ja mogę ci pokazać, jak ja to widzę? No, pokaż. Jak to zrobić? A czekaj. Myszkę byś musiał wziąć, nie? Nie, no, ja nie wiem, na A, twoim ja całość. nie widzę, na twoim to ja nie widzę. A, czekaj. Daj mi obraz, ale. No już się daje. Tylko czekaj, jak ja to muszę zrobić teraz, bo nie wiem. Aha, frajga, bo stopnie. Okej, okay, jest. Jest. Mieliśmy tutaj, o, na tej jednej świecy. Widzisz obraz? Tak, widzę. My tu mieliśmy wejście i ta świeca, ja mówię, zamykamy, nie? Dobra, teraz ja widzę, mam dzieniówkę. No to oczywiście wziąłbym, nie, ten impuls. 7, 9. No już wiem, 7, 9. No tu jest na dniówce wzrostowy, nie? Kurka. No. No w sumie teraz, jak to patrzysz, to taka konsola była, nie? Kurka jeszcze widzę dywergencję, nie? Dalej konsola jeszcze, nie? No. Dywergencja jest, nie? Jeszcze wyżej na wypad, zobacz. Ten ostatni, ten jeszcze przedostatni impuls. Tu było, no. No. Ale tu już widzę, jeśli chodzi o profit. No, 50. Zrób 50. No tu widzę, że słabnie, nie? Słabnie. Schodzi na godzinkę. No tu się jeszcze opiera, bo masz koniec Bollingera i tu masz tą 44, nie? Ale na 15 zapewne już jest po. No to już jest wejście. No, jeszcze biło, no. Już zmierzył ten impuls, który Właśnie, ja się przebił. dziwię tobie, że czemu ty na korektę nie czekasz, tylko już wchodzisz. Kiedy? No teraz na przykład, nie? Bo ty mówisz, że wejście teraz, nie? Weź już teraz, bo już było na 50. Ja bym tu gdzieś woził. No tak, no ale widzisz, teraz korekta idzie, nie? To czemu nie czekasz, aż będzie za Ja wąską myślę, korektę? że tu pójdzie tak, już pokazuję, ja myślę. Bo dla mnie to jest 15 po głowie. Dla mnie to jest tak, 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 tak i tak. To już nie wróci, to już jest tu było wejście, tu w tej strefie. Dokładnie. Ja bym ci narysował strefę. Tu. Gdzieś tam. Tutaj to bym zobaczył, to ta strefa, tu jest do wejścia i do wejścia. No. I tak to widzę. Nawet jest to jest 15. Nawet to może zejść dalej. To się może wrócić. Tu, tak. Sobie dla testów robimy. O, tu jest kuźwa No nawet. weź to. Tu jest nawet pipsuć P. A co to jest za pana? Aha, funt do dolara. No, ja tam powiem ci, że ten euro dolar to tam też może teraz sobie zejść. Jak ja tak patrzałem, to nawet z dniowego to tam.
To korekta może być piękna. Tak to widzę, ale nie będę wchodzić, mamy tam dwie pozycje. No. Ja tam nie chcę wchodzić, bo. O, ładnie już poszło. Dolar tak. No już nie chcę kusić losu, rano ładnie to robiliśmy. O cholerę, No. jeszcze ten, teraz Ej, właśnie. teraz sobie, ja sobie tak liczę, nie patrz. Ja mam teraz na tym USD, euro USD, nie? No. Teraz mam 2% konta, nie? No. Ja bym. Tu człowiek może sobie zamykać i powiedzieć dniówka, nie? Teraz sobie, ale zobacz sobie, nie? Jak teraz sobie zobaczysz, jak tak byś miał konto 100 tysięcy, no 2% to jest 2000, nie? No, to To jest. kurwa. No i to co, na dzień trzeba więcej coś? No nie. No kurwa. Tylko wiesz, człowiek się wkurwia, jak ktoś ma małe konto i to jest na przykład, nie wiem, 20 centów, nie wiem, to się wkurza, ale no, trzeba patrzeć przyszłościowo, nie? No tak, no właśnie, no mówię, nie? No co mówisz, co będę zamykał 20 centów? Co za to kupię, nie? No. Ale jak sobie weźmiesz ten kalkulator, nie? No. No, tylko na 2% sobie weźmie. Ze 100 dolarami po A jaki roku masz, czasu, jaki ty ile powinno kalkulator być, no? używasz? Co? Jaki ty kalkulator używasz? Ja miałem kiedyś, ale on mi nie wskakuje już. Ja takiego polskiego znalazłem. No. Czekaj, zaraz ci powiem. A pamiętasz, jak miał ten baryła taki? A już nie pamiętam właśnie, jak kupię baryła. Ja mam ten, ale on nie chce działać. On tam wyliczał trade'owe dni, fajny on był. Tylko kurde, nie mogę go znaleźć. No ale jak trade'owy dni? A trade'owy dni wyliczył. No. O tu, ale to jest kalkulator pozycji. Czekaj. No Tego wysłałeś? właśnie, no to jest ten My FXBook. A tu, Ale. ten. A, tu. Czekaj, no bo coś. Ale. Ale to jest tych pozycji, nie? Ale mi chodzi o ten. Tu. No i to mi nie wchodzi właśnie. To był ten kalkulator. No ten forex21.com. I to mi nie chce właśnie skakiwać. A ja tu miałem taki polski, ale gdzie ja go skakiwałem? Gdzie było? Nie wiem takiego polskiego. Jeśli nie kalkulator, to nie. Nie wiem właśnie, dlaczego ten już wyskakuje. Ten Forex. Forex 21. Ja poszukam tu najwyżej na tę grupę kursy. Ja tu coś znalazłem jakieś, ale. Czy to było? Do dolaru? Procent. 2 i 20 dni.
No to po miesiącu musiał być 148. No i teraz sobie. Po miesiącu 148%? Nie. Ze 100 dolarami zaczynasz, nie? Aha. To po miesiącu przy 2% musiał mieć 148 dolarów, nie? No i a teraz, no dobra, a teraz jak sobie rok zobaczysz, nie, to powiedzmy, że jest 200 dni. Po 200 dniach 5248. Przy 2% dziennie. Po roku czasu. A po 2 latach? Znaczy po 200 dniach, po 400 dniach? Chodź. 27 tysięcy. O. 2% dziennie. A jakbyś robił 5%? Jakbyś robił 5%, nie? To po 2 latach masz. Kurwa, nie wiem ile tego tu jest. Ja pierdolę, nie? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie wiem. 2 miliony chyba. Prawie 3 miliony, bo to jest 2 miliony 990. Ale dolarów. No? Jakbyś 5% dziennie robił. Ja teraz przy locie 003 mam 10, to jest 16, około 4%. Teraz. Na No, USD, nie? no, no. A ja mam otwarte 004, nie? Luta. Nie wiem czemu mi ten 004 najlepiej pasuje, nie wiem czemu. Jak to chcę zwiększyć albo zmniejszyć, to jakoś mi to nie wchodzi tak dziwnie. Aha. No Nie to wiem kara, jak czemu. to się nauczyłeś, no to otwieraj, wiesz co, więcej pozycji 004 na całej walucie. Bardzo. Nie, ale nie, wiesz co, ja myślałem, żeby wiesz, jak 2 konta podłączyć, nie? Wiesz, jak jedne takie właśnie między 100 a 200 dolarów, nie? Euro, A? czy na 250 euro. No, a drugie większe, nie? I na tym małym właśnie sobie pykać, z tym 004, nie? Aha. Bo to mi najlepiej wychodzi. Nie zaglądasz tam. No? No. No może psychicznie lepiej, czyli no. Może większego na razie nie potrafisz wyciągnąć. A. Ale ja i tak na razie mnie na większy nie stać, nie? Ale tak właśnie myślałem, żeby sobie tak zrobić, nie? A wypłacasz coś? Na razie nie. Aha. Ale tak właśnie myślę, że chyba zacznę, nie? Albo zrobię za drugie konto. Może latem. Pomalutko sobie na te drugie tam zbieraj, nie? No. Znaczy nie, możesz to drugie malutkie już podłączyć, on będzie rosnął. Jakbyś wypłacał tu, tam się wpłacał, no to w końcu rośnie tam, nie? No. Muszę jakoś to zrobić i ten. Tylko, że to jest to, że żeby te konta połączyć, to trzeba mieć ten, nie? Wypiera, wypiera, wiesz to? Ale nie, mi chodzi, tam trzeba nie tak jak ja mam, tylko ten otwórkę, nie tego, jak to się nazywa. No, dokładnie, no. MT4. MT4, no. MT4. Takiego normalnego konta nie można, nie? Czekaj na to. Weź sobie wpisz ten. Tu jest ten kalkulator. Jakoś cyr. Czekaj, to może wyślę ci. Wyjście lepiej. A to na grupę wyślę, nie? No.
A to co miesiące, okej. Miesiące 24, 36, 36 to są. Tak. Co? No 36 to są dni, a tam są procenty, nie? Mon to jest miesiące, tak? Czy Nie, to no jest... miesiąc, nie, no trajdowych dni w miesiącu masz 20, nie? Aha. Dobra. No 4 tygodnie po 5 dni, nie? To 360 Co ty liczysz? lata. Jak lata? 3600, dobra, to 10 lat. Około, tak? Nie, no co? No tak nie możesz liczyć. To w roku masz 200 dni około tradowych. Dobra, 200, co zrobię? 2000, okej. 2000, no. O kuś, ale on liczy, a cię za ten. Udałem tyle Nie pewnie. doliczy, chłopie, co ty, nie ma szans. O matko, co on tu, kurwa, mać. To są już To są liczby. biliony przecież, chłopie. Co... O matko. O kurwa. 10% dziennie to nie ma szans, żeby zrobić. Też mogą się zdarzyć takie dni, nie? Ale... O matko, o nie. Są miliony przecież, chłopiec. Dobra, nie. Co się dzieje? Euro, OSD. Aha, no lecimy, lecimy. To może też zrobić jakieś korekty, nie? Czy jest? Ja poszukam ten. Poszukaj tego, co napisze do mojego. Jak to się nazywa ten program? On to fajnie wyliczał. No to ja nie wiem. Ale mi się wydaje, że ten chyba też taki miał. Od niego może. A ja go chyba mógł gdzieś... Nie, już chyba nie mam tego. Ja to miałem kiedyś chyba. Jeszcze z tego... Z Akademii. Ej, to jest magia procentu składanego. No i właśnie mówię, wiesz, bo 2% na dzień przy tym euro-dolarze, nie? No. No to nie ma chuja, żeby nie szło zrobić. Najmniej 2%. Mamy jeszcze takie, wiesz, jak takie dni, że mam takie na przykład przekonanie, że pójdzie w tamtą stronę, nie? Znaczy w tą stronę, co ja myślę, a on idzie w drugą i jakoś dziwnie gonię, nie? Ale to już coraz rzadziej mi się zdarza, nie? Gonić nie ma co. No. A to się godzina zmieniła. No teraz się godzina zmieniła. No, to może robić korektę, nie? Ale co to jest? Nie ten, co patrzyliśmy, funt, A, tam, ten tak. film. No ale to przy tym tak samo będzie, nie? Euro-dolar. Chyba się zobaczyć. No, to A samo, nie? teraz zrobi. Może jak nie przebije 21, to wejdę w to. No, ale on, wiesz, korekty to on może zrobić i musiał z tamtego wziąć. A, no dobrze, z tego nie. Tego. Tu już czekać, że ta 15 jest skończona, to się zaczęła ta 15. Bo może teraz tam będzie się bujać, tak nie? Na minucie, to zobaczysz. Na minucie pewnie już przebiło. Ile jeszcze nie o. Panie, to jest spadek. Znaczy, o, znaczy on to tam robi.
No, wróciło tutaj na tego. No, już czerwona się pojawiła. Ale wtedy pamiętasz, co żeśmy robili, ten funt do dolara, że tam będą spadki jednak, idealnie zeszło do tej 50-tki tam. Tak? No, pamiętasz? No, pewno. Bo też mówię, że przeczuwa, że będą spadki. I spadło. Jak tak, co tak kurwa ten euro do z tym dolarem tak poszedł? Taką korektę robi? No, jest 17 korekty. No, nie lubię sobie. Dobra, ja uważam. Już jest. Moim To zdaniem był się. GBP, nie? No, to co zrobiliśmy analizę. No. Nie chcę za dużo otwierać, bo... Nie, ale to jest ostatnie 3 już wystarczy. Czekaj, czekaj. Jeden, dwa, trzy, pięć. Jeden, dwa, trzy, pięć. 28. Wiadomo, 2-3 ile? 23 528. 23, no. 528. Dobra, ja muszę do żony zadzwonić. To dzięki, Sławku. No dobra, Byłeś? okej. No trzymaj, No trzymaj się i tam. ten. Ja chcę się będzie zmieniać tu, to dam znać, nie? No dobra. Ale będę jeszcze dobry myśli. O. Tak No. samo. Dobrego Okej. tego wieczoru. Hej. No wzajemnie, czym się. Dzięki.